Harry powinien być z Kate Middleton? Była księcia Catherine Ommanney zaskoczyła wyznaniem. Książę Harry i Meghan Markle są obecnie jedna z najbardziej znienawidzonych par w Wielkiej Brytanii. A w Hollywood ich status też jest daleki od oczekiwanego. Nie brak losów twierdzacych. Ze syn Karola III zagubił się i nie jest już tym samym człowiekiem, którego kiedyś uwielbiali najbliżsi. Wszystko własne ze względu na żonę, która nastawiła go przeciw rodzinie. Trudno powiedzieć, na ile podobna teza jest prawdziwa, ale taki sentyment wyrażają również byle partnerki Harry'ego. Kilka tygodni o tym, że książę Harry nie jest już tym samym człowiekiem co dawniej. Opowiadała Sasha Walpole, czyli kobieta, z której stracił dziewictwo. Teraz zaś podobnego stwierdzenia użyła inna z jego byłych kochanek, Catherine Ommanney. W rozmowie z telewizją GB News gwiazda brytyjskich reality show obsztorcowała Sussexów, a zwłaszcza Meghan Markle. Nie jest to pierwszy raz, gdy Catherine Ommanney krytykuje księżna Sussex. W styczniu w rozmowie z mediami była kochanka Harry'ego stwierdziła, że Meghan wystarczająco się ośmieszyła. Jak widać, kolejne tygodnie nie poprawiły oceny celebrytki, bo ponownie powróciła do sprawy zdyskredytowanych royalsów. 50-latka wyznała, że utrzymywała intymny związek z Harrym przez zaledwie miesiąc w 2006 roku. Ale utrzymywali potem przyjacielskie kontakty. Dziś zaś kompletnie nie poznaje mężczyzny, z którym kiedyś była blisko. To już nie jest człowiek, którego poznałam. Wiem, że to było dawno temu, ale naprawdę uważam, że to teraz inna osoba. Wciąż mam dla niego dużo respektu. A on dla mnie, ale smutno mi z jego powodu. Współczuję całej rodzinie królewskiej, podkreśliła Catherine Ommanney. Co ciekawe, zdaniem gwiazdy młody arystokrata powinien się raczej związać z kimś z pokroju Kate Middleton. Ommanney uważa, że taka kobieta lepiej pasowałaby do Harry'ego i do roli, jaka powinna pełnić wewnątrz rodziny królewskiej. Niestety, związał się z kimś kompletnie przeciwstawnym. Zdaniem celebrytki obecna sytuacja unieszczęśliwia syna Karola i współczuje mu, bo sam się pogryzł. Mówi, że jest szczęśliwy, ale ja tego nie widzę. Nigdy nie widziałam go bardziej smutnego, podsumowała Catherine Ommanney.